O, siema czat, witam. Powiedzcie, jak mnie słychać? Mam taki mikrofonik. Jak jest teraz? Powiedzcie, czy jest dobrze, bo będzie szum, jak go podgłośnię, bo on strasznie szumi ten mikrofon, bo jest tandetny strasznie. Jeszcze leżał za szafką chyba z miesiąc. No, mówiłem, że słaba jakość. Dobra, przyciszam to jednak. Czekaj, wezmę aż nasłuchiwanie, bo się boję. Ty, Ty, nie nie jest jest tak tak źle, źle, tylko tylko że trzeszczy trzeszczy jak jak Franca. Franca jakaś. No jak jest za cicho, to se podgłoś suwaczkiem w prawo. No co ja mam zrobić? Mogę mówić tak do mikrofonu, jeżeli będzie lepiej, ale to wydaje mi się, że nie. A, zapomniałem rzeczy zrobić. O! Teraz powinno być dobrze. Dobra, pokażę wam main sztuczkę, jaką da się zrobić z tym mikrofonem. Pokazać wam, patrz. Patrz na to. Ho, ty! Karaoke, mordo! Nie ma więcej. Wiecie, że on myśli, że ma po 10k widzów na streamie? Unlucky JD. Wiecie, że gościu Unlucky JD ma JD w niku i myśli, że jest zabawnym chłopakiem z osiedla? Ty wiedziałeś o tym? Pokażę wam jeszcze to i gramy. Także sub i dzwoneczek. Tak, chcę dostawać wszystkie powiadomienia i zamknij mordę. A właśnie! Apysz Iwana, przez którą zniszczyłem mikrofon, dostała fajnego buffa. I tak myślę, czy jej nie zagrać, bo chciałbym ją jeszcze raz nagrać na YouTube'a. Nagrałem ją jakiś czas temu. Co ty masz za mikrofon? CD Action był. Taki mikrofonik, to sobie wziąłem szybko za 15 zyta. Ale firma, wiecie jaka to jest? Trust. To jest jakaś dobra firma? Poczekaj. Czy Trust to dobra firma? Ktoś się zapytał w internecie. Tak, nie wiem, ja nic nie mam z tej firmy, musisz w necie zobaczyć. To po co odpowiadasz, ty debilu? Aniula. Jakaś przypieprzona ona jest? Gościu się zapytał w internecie, czy Trust to dobra firma, a Aniula odpowiedziała, nie wiem, ja nic nie mam z tej firmy, musisz w necie zobaczyć. I dwa uśmieszki. Pod czymkolwiek, kto w internecie o coś zapyta, możesz powiedzieć, no nie wiem, zapytaj się kogo innego, a nie mnie. Reklamo! Zostaw ocenę pod filmem! Suba i dzwoneczek, żebyś na bieżąco! No i wbija jeszcze na live, który robię z Misiu! No i gitara zioła! Elo! Kurde, jakie tu teraz losowanie mam zrobić? Ej, mogę zrobić kalambury jak chcecie, bo no nie mogę wylosować. Dobra, to zrobimy kalambury. Za trudne to będzie? Ty, Thompson, ty chyba mojego talentu do rysowania nie znasz. Kto zgadnie pierwszy, to gra ze mną. O kurde, jaki podobny, zaraz ktoś zgadnie na 100%. Jakby ktoś zgadzał, to napiszcie mi na czacie moderatorskim, bo tam prędzej chyba zobaczę niż na tym czacie. Albo nie, włączcie submoda, jak ktoś zgadnie, o, będzie łatwiej. Ty, ale jak idealnie odwzorowałem. Ja pierdzielę, jaki mam talent, dobra, ty. Ktoś zgadł. Dobra, muszę skończyć rysunek, przestań mi pieprzyć i zatruwać głowę, ty. Kto zgadł? Budzik zgadł? Budzik? Thompson, mówisz? No dobra, budzik zgadł, to pokczam dla niego. Ty, ale przecież ja budzika dodałem do gierki, przecież to jest Pudi. Ty, budzik jest już w gierce. A, tak poza tym, bo się pytacie, kogo narysowałem. Dobra, takie przejścia zrobimy, żebyście wiedzieli, patrz. Czekaj. Ja pierdzielę, ty, dwie krople wody. Nie no, tylko obrócić trochę tego painta. Ty, ale patrz, dla uważnego widza tylko, widzisz to? Takie zmarszczki ma przy okularze. Odwzorowałem to tak idealnie, że uważny widz to od razu by się skapnął po tym. JS pół roku próbuje, mnie nie losuje, kurczak. Ale wiesz, teraz było kto pierwszy wygra losowanie, no jak nie wiedziałeś, że to jest Cejrowski, to idź oglądaj różne programy w telewizji. Wrzuć mi jakieś śledzącego wirusa na komputer, żeby wiedzieć, co oglądam w telewizji. I wiesz, ja narysuję tylko kreseczkę na ekranie, a ty piszesz, wiesz, Krzysztof Ibisz. Ja mówię, kurde, kolego, ty, skąd ty żeś to wiedział? Dobra, to zagrajmy full Apesz Iwaną. Gram na Riven pod Dark Harvest, także, a nie, albo na grubego pirata. Ja pierdzielę! Ja cię, przyjacielu, oglądam od prawie 2 lat. Jezus Maria. Poczekaj. To ty już masz 14? Jezus. Kozak, kabarecik dla ciebie. Ej, gierka mi działa. Ej, wczytuje się jeszcze gierka. Tak czy nie? To no remake. No remake. Mam wyższy level od typa, co byłem AFK 3 minuty. Dobra, to sobie dodawajcie, co tam chcecie. Jak coś, to leci wszystko. Byle nie Malik Montana i będzie dobrze.
Rzuci drugą? Głupi jesteś, nawet mnie nie trafiłeś. Dobrze, że mi się trafił koleżka, wiesz, inteligent jakiś chyba, matura polskiego dzisiaj była pewnie. Zrobimy tak, że polecę pierwszego Hextecha, potem Ginsona, Shortów, Rabadon i tak dalej, nie? Będzie zabawa. Tylko żeby nie było to, co na ostatnim streamku. Nie no, spokojnie. Ale jakbym grał na Riven, to byłoby to samo w sumie. Patrz na to. Ja mam podwójny hit, to on mi nie może nic zrobić. Ty jesteś głupi tym gangplankiem. Ej, ej. Dobra. O! Ja pierd... Zagrałem jak szmata. Dobra, poczekajcie, spróbuję się chyba w tego typa wbić za chwilę R-kom i zobaczymy, co się stanie, tylko nie wiem, czy on flesza ma. Pamiętacie, czy on ma flesza, czy nie? Bo nie pamiętam. On flashował, jak ja przyszedłem na linię? Ma? Aha, ma flesza, dobra, ty, to będę uważał. Dobra, spieprzam, ty. Bo wydaje mi się, że on mnie zabije, wiecie? Chociaż ty. O kurde, jak ja mu hita dałem! Uhuhu! Ty, on się zaraz chłonie. Full AP Shivana i one shot z E. Znaczy z E się nie da one shota, wydaje mi się. Ale spróbujemy zrobić full AP Shivankę taką. Kiedyś już nagrałem full AP Shivany, zobaczymy, jak to siądzie tym razem. Ona dostała buffa na E i na R. A zabrali jej z W, ale w sumie na W był i tak gówniany ta skala, bo było 10% ledwo, nie? Zabiję go? Ale ona mnie zabije, co? Szmatu. Nie, dobrze. Tak reaguje na Riven, rozumiesz to? Skosiłem szmatę. Nie, 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 jedziemy w niego. Dawaj, dawaj, jazda, jazda. Kurde, zdechnij, pajacu. Sorry, Ketsy, ale się emocjonuję tą gierką bardzo. Dobra, gitara wyszła. Ej, nie jest za głośny ten song request? Mi się wydaje taki głośny, straszny. Patrz, jak zdechniesz zaraz. Głównie. Ty jesteś debilem po prostu, ty. Kurde, widziałeś? A Pesz Iwanką ograłeś GPK, który ma Trinity Force. Macie po jednym itemie. I to jest silniejsze, ty. Ty, Dragon Size Big Bigger. Ej, zawsze tak było? To jest jakaś zmiana na niej? Dragon Size Big Bigger. Kojarzy mi się to z taką reklamą. Wiesz, na jakich stronkach, nie? Big Bigger. W 7 dni. Tak, kiedyś myślałem, żeby być ministrantem, pamiętam. Kiedyś pamiętam, lubiłem... Czy nie pamiętam, czy to przez to było. Ale jak... ksiądz zapraszał, żeby być ministrantem i mówił, że jak się jest ministrantem, to można sobie w piłkę pograć z nim. Ja sobie mówiłem zawsze, kurna, spoko, nie? Z księżulką? Ciekawe, jak się rusza w tej sutannie chłop. Nie? Nie zastanawiało ci to nigdy? No kurde, co jest? No kurde, czemu tak zapieprzasz, pajacu? Sorry, Ketsy, ale zrozum to. Umrzesz. Głównie. Ej, umrę? Nie, bo się za dużo leczę. Kiedyś byłem na koloniach, pamiętam, to ksiądz był dobry w gałę. Kumasz. Nie, to była taka gra słów nietrafna. Ale dobrze grał w gałę gołymi stopami. To też niedobrze chyba. No kurde, czemu? Dobra, ty. Ej, ale rozumiesz, że nie uderzyłem go z tego, a chciałem go właśnie zabić przemianą w smoka, tak fajnie? Ej, właśnie, strasznie głośny jest ten song request. Czemu? Kiedy Tibia lub Osu? A ja w Tibie, ja bym sobie na jakimś OTS-ie pograł, ale nie na streamie, ale pograłbym sobie. I tak mi uciekniesz, co?
ta postać jest głupia, ty. Jak ja nie lubię GPK-a. Powiedzcie mi jedną sprawdzoną, jednego sprawdzonego life hacka, jak ograć GPK-a 1 versus 1. No nie wiem, powiedz mi ktoś taką sprawdzoną metodę na GPK-a. No z one shotować go też mogę, ale to jest dosyć trudne w tym etapie gry. A jak dasz ładną mareczkę, to się wbijam. Kurde! Dobrze, ty szmata padła. Rivenki nie lubię, rozumiesz? Nie trawię szmaciury, także dobrze, że padła. Siema Sparny, trochę mnie nie było, bo Marcin ma challenge i mu kibicuje. Dezagaj.pl. Jaką już ma dywizję? Jakiś chyba wczoraj miał D1. Coś tam zerkam, patrzę jak mu idzie, ale on... Nie, dosyć dobrze mu szło z tego co widziałem, strasznie szybko zapieprzał. Ma już Master Tiera? Widziałem, że miał chyba D1 po jednym dniu czy dwóch. Myślałem, że skończy ten challenge szybko. Jezu! Dobrze! Co ty, koleżko, robisz? O kurde, nie mam E. Boże, jak się nie... Nic się nie stało, panowie. Lekkie potknięcie w gierce. Pamiętaj, nieważne jak przebiegasz, czy to maraton, czy krótki dystans, pamiętaj. Duch walki. Ty jaka jesteś głupia. Paunik? Dobra, ty. Ej, czemu mam takie lagi? Nie zauważyłem, że jest tyle osób. Miło mi, że jesteście. Dobry komputer, high skill. No i stąd tylu widzów chyba, tak mi się wydaje. Pamiętajcie, jak chcecie zacząć streamować, dobry sprzęt, dobry mikrofon, panowie, panie oczywiście też. No i challenger, to podstawa. Ty widziałeś? Nice, man. Kurde, pajac mnie zabił. No kurde. Nie ogram tego z kosą. Dawaj, obroń to. Remake. No nie obronisz niestety. Ej. Ej. Oni tego nie skończą chyba, nie? Nie wiem, on nam zabierze, to wiesz, ty. A on poszedł sobie? Poszedł! Nie masz maciarze. Ej, dziękuję za słupka. Kurde, bo skończą nas. Dobra, skończyli. A, skończyli. Ja pierdziel, jak ja nie lubię. Dobra, w dupie. Przynajmniej fajna akcja jeszcze na koniec. To zamknij mordy. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.